miłośćca, miłośćca, trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Bo miłość ta, miłość ta, prysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Już teraz wiem, że nowe życie mam, odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat, bo już wiem i znam miłości plan. Tak właśnie, znam miłości plan i moje imię jest zapisane w Księdze Żywota. A to wszystko dzięki Jezusowi, którego spotkałam 8 lat temu, któremu oddałam swoje życie i zaufałam właśnie w to, jaką okazał mi miłość. Ta miłość była okazana każdemu człowiekowi. On to właśnie zszedł na ziemię po to, aby uratować każdego człowieka. Po to, by osobiście uratować twoje życie. Taka właśnie była miłość Boga do człowieka. I właśnie Bóg zesłał Jezusa po to na ziemię, aby pojednać cię z Bogiem. Żeby pojednać się z Bogiem, możesz to zrobić tylko przez Jezusa. Nie potrzebujesz do tego żadnych pośredników. Nie potrzebujesz do tego księdza, kapłanów, Marii, ani żadnych świętych. Potrzebujesz uwolnić swoją wiarę w doskonałe dzieło krzyża. Bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy i każdy z nas poszedł własną drogą. A Bóg ukarał Jezusa za winę nas wszystkich. On szedł na ten krzyż i nie otworzył swoich ust i nie wycofał się po to, by dać ci nowe życie, bo to dotychczasowe życie twoje bez Jezusa jest nic nie warte. Tylko z Jezusem możesz osiągnąć pełnię szczęścia. Tylko z Jezusem możesz ożyć wewnętrznie. Teraz chodzisz po tym świecie jak zombie, bo jesteś martwy w środku. Masz tylko ciało, które funkcjonuje, ale za chwilę może nie funkcjonować. Możesz pojednać się z Bogiem. Możesz pojednać się i ożywić wewnętrznie. Możesz ożywić swojego ducha przez wiarę w to, co stało się na krzyżu. Jeśli tylko uwierzysz, jeśli tylko szczerze zapragniesz w to, co stało się na krzyżu i zaufasz Mu i przyznasz się, że jesteś grzeszny, możesz być uratowany i możesz doświadczyć wiecznego życia już tutaj na ziemi, a co dopiero w niebie. To jest w ogóle niesamowita wiadomość. To jest właśnie nowe narodzenie. Ja tego doświadczyłam ponad 8 lat temu. Ja byłam człowiekiem bardzo nieśmiałym. Ja byłam poniżona. Ja byłam odrzucona. Wiecie co? Ja czułam się nic nie warta. Moje życie zmierzało do piekła. Żyłam tak 20 lat w jakimś chorym związku. Nie czułam się w ogóle szczęśliwa. Ale kiedyś usłyszałam słowa prawdy Ewangelii, które otworzyły moje oczy i skonfrontowało mnie ze stanem mojego serca, że w sercu mam pustkę, że żyłam dla siebie, bo na tronie mojego życia była moja egoistyczna natura.
Ja wiedziałam, że to mnie oddziela od Boga, bo to właśnie jest największy grzech człowieka. Twoje ego w środku. Nie to, że grzeszysz sobie tam jakoś, ale grzech, który poszle cię do piekła, to grzech niezależności od Boga. To to, że twoje ego jest w centrum i to jest właśnie ten grzech. Wiesz, diabeł może ci dzisiaj oszukiwać, że to nieprawda, że są inne drogi, że jest wiele wyjść, że możesz żyć dla siebie, ale chcę ci powiedzieć, że diabeł to humanista, bo on chce zachować twoje ego, chce człowieka naprawiać, a Bóg tak nie jest. Bóg chce, żeby twoja stara, egoistyczna natura umarła, a powstała do nowego życia. Nowa Boża natura. Boża natura, która jest odporna na wszelkie zło i na wszelki grzech. Dzisiaj jestem oddzielona od grzechu. Moje grzechy są wszystkie przebaczone. Bóg wrzucił je w morze zapomnienia. Jestem Jego ukochaną córką. Jestem zaakceptowana przez Boga. Jestem w Nim bezpieczna. Jestem w Nim ukryta. Jestem z Nim zjednoczona. Mam Jego mądrość. Mam Jego miłość. Dzisiaj kocham siebie. I dzisiaj kocham ludzi. Jestem nowym człowiekiem. I mówię wam, żebyście pojednali się z Bogiem. Że to właśnie jest ten czas. I nie daj się oszukać diabłu, bo przecież diabeł nienawidzi człowieka i chce, żeby człowiek się dołował, żeby człowiek żył w lękach, żeby człowiek żył w stresie, żeby człowiek dołował się przez choroby. Taki właśnie jest diabeł, ale to jest skończony szmaciarz. On został pokonany przez Jezusa na krzyżu Golgoty i dzisiaj jest pod moimi stopami i dzisiaj mam moc w autorytecie Jezusa Chrystusa uwolnić się właśnie od takich zniewoleń demonicznych. Mogę cię uzdrowić, jeżeli na cokolwiek chorujesz, zmagasz się z czymkolwiek. Możesz podejść do mnie, pomodlę się. Możesz narodzić się na nowo, możesz być uzdrowiony, możesz być uwolniony. Ale to ty musisz podjąć tą decyzję. Przez twój osobisty akt wiary nikt za ciebie tego nie zrobi. Bóg cię rozliczy z tego, jeśli kiedy staniesz na sądzie Bożym, to właśnie zada ci to pytanie, co zrobiłeś z tą Ewangelią, którą głosiła ci ta dziewczyna pod złotymi tarasami. I już nie będziesz miał wytłumaczenia, że ty nie wiedziałeś, że ty nie słyszałeś. Ja teraz modlę się, Duchu Święty, abyś przeszywał serca tych ludzi swoją Bożą prawdą. Abyś przekonywał im, jakim są w miejscu. Ja usuwam wszelkie demoniczne siły z ich umysłu, aby Słowo Boże w nich pracowało. Amen.